Kto jest nieoczywistym bohaterem Liverpoolu w ostatnich kilku tygodniach? Nie ma Salaha, nie ma Trenta Alexandra-Arnolda, ale zespół Kloppa pędzi po Mistrzostwo Anglii. Tylko że właśnie w najbliższą niedzielę spotkanie z Arsenalem na wyjeździe. Kto w takim razie ciągnie zespół za uszy do góry? O tym sobie dzisiaj pogadamy. Pewnie macie już pierwsze typy, to znaczy choćby Diogo Jota albo Conor Bradley, który fantastycznie zaprezentował się na tle Chelsea w środku tygodnia. Być może także część z Was stawia na Joe Gomeza. Natomiast wydaje się, że największym zwycięzcą ostatnich kilku tygodni w Liverpoolu jest bezapelacyjnie Alexis McAllister. Bo patrząc na spotkanie z Chelsea, oczywiście największe pochwały i też na nagłówki gazet angielskich trafił całkiem zasłużenie. Oczywiście Conor Bradley, czyli młodziutki zawodnik Liverpoolu, który sprawił, że wszyscy zachwycają się aktualnie tą postacią, a nikt tak naprawdę nie pamięta o braku Trenta Alexandra-Arnolda, a jeśli już pamięta, to bardziej zastanawia się, jak teraz pomieścić tych dwóch piłkarzy w jednej jedenastce. Ale patrząc na nieco głębsze statystyki właśnie w tym spotkaniu, można dostrzec, że McAllister w końcu zagrał jak szóstka z prawdziwego zdarzenia. Były takie wątpliwości, czy to na pewno jest defensywny pomocnik na miarę Liverpoolu. Natomiast w tym spotkaniu najwięcej kontaktów z piłką, najwięcej celnych podań, a także najwięcej podań w strefie ataku oraz przede wszystkim najwięcej prób odbiorów. To jest coś, co naprawdę sprawiało, że wyglądało to imponująco. Po części łącząc występy właśnie moim zdaniem dwóch najlepszych zawodników na boisku w środę w spotkaniu Liverpool kontra Chelsea, zwróćcie uwagę na drugą bramkę Liverpoolu, czyli trafienie Conora Bradley'a, wspomnianego już przeze mnie młodziutkiego piłkarza The Reds. Kto tutaj odebrał piłkę Moisesowi Caicedo? To był właśnie Alexis McAllister, który z pierwszej piłki, to także jest dość istotne, zagrał ją do Luisa Diaza, a ten z kolei miał mnóstwo przestrzeni, aby wyłożyć ją jak na tacy Conora Bradley'owi. Ten z kolei nie dał szansę George Petrowiczowi, no i zrobiło się 2-0 dla Liverpoolu. Ale pamiętajmy o tym, jak zaczynał się ten sezon Liverpoolu. Tak naprawdę przegrana walka o Moisesa Caicedo z Chelsea, przegrana walka o Romeo Lavie z Chelsea i finalnie także pierwsza kolejka to był mecz z Chelsea, gdzie Liverpool nie funkcjonował najlepiej. Rzecz jasna skończyło się 1-1, natomiast posiadanie piłki było rekordowo niskie, jak na właśnie standardy Jurgena Kloppa w Liverpoolu. Natomiast także patrząc ogólnie na całość tych pierwszych kilku kolejek, widać było, że to nie jest zespół, który jest najbardziej spójny, bo choćby występ McAllistera właśnie w spotkaniu z Wolverhampton. Wiem, że wtedy Argentyńczyk wracał po meczach reprezentacji, także ta podróż była długa i wycieńczająca, natomiast został zmieniony wtedy w przerwie i to całkowicie zasłużenie, bo Liverpool naprawdę wyglądał wtedy fatalnie. I dużo osób zauważało fakt, że McAllister nie jest postacią, która jest w 100% naturalną szóstką, to znaczy patrząc na to, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, oczywiście on często występował na pozycji defensywnego pomocnika w Brighton, ale mimo wszystko tam miał najczęściej u boku Moisesa Caicedo, czyli piłkarza, który był dużo bardziej defensywnie usposobiony aniżeli właśnie wspomniany McAllister, chociaż patrząc na to, jak rozkładały się te minuty, tutaj oczywiście mniej więcej to była równa część i z przodu i z tyłu. Aczkolwiek patrząc nawet na wypowiedzi Kloppa, widać ewidentnie było w tym sezonie, że to nie jest szkoleniowiec, który jest w 100% przekonany co do tego, czy McAllister powinien tą szóstką być. Zresztą dowodem tego były starania o właśnie defensywnych pomocników na rynku transferowym, ale spójrzcie na te słowa o Alexisie McAllisterze, które wypowiedział Klopp przed spotkaniem z Manchesterem City. Czy jest naturalną szóstką? Nie. Czy futbol poszedł w stronę, której nie przewidzieliśmy? Tak. Czy to oznacza, że piłkarz jak Alexis może grać na szóstce? Oczywiście. Następnie Niemiec dodał: to zależy od tego, jak broni cały zespół. Jeśli będziemy robić to odpowiednio, będziemy mieć niesamowitego piłkarza w środku pola, który umie znaleźć możliwość podania i myśli do przodu. I jak najbardziej to myślenie do przodu widać także po statystykach, które tak jak zresztą widzicie, pokazują to, że właśnie McAllister często zdobywa teren swoimi podaniami. To było widać także na przykładzie tego gola Bradley'a z Chelsea, natomiast także zwrócił uwagę m.in. na obrazek w meczu z Brighton. Moim zdaniem McAllister ogólnie to jest postać, na której warto się skupiać, kiedy ten piłkarz nie ma piłki, natomiast piłkę ma Liverpool. To jak on sobie szuka przestrzeni, to jest wzór, gdy mówimy o środkowym pomocniku, bo tutaj szybki skan, zwrócenie uwagi na to, gdzie właśnie otwiera się wolna przestrzeń, zrobienie jednego tak naprawdę kroku właśnie w tym kierunku, dostanie piłki i od razu popchnięcie gry do przodu i to właśnie podanie, ten ruch sprawia, że cała akcja Liverpoolu momentalnie znajduje się w polu karnym, a tam następuje finalizacja.
Ale nie zawsze McAllister był postacią idealną, bo tak jak mówiłem, na początku sezonu było widać, zwłaszcza, że to nie jest zawodnik, który jest nominalną szóstką. Zresztą nawet patrząc na spotkanie z Manchesterem City, tam wydaje się, że tak, że mógł się lepiej zachować przy bramce. To jest oczywiście drobny detal, natomiast warto sobie zwrócić uwagę na to, że właśnie McAllister w tej sytuacji wydaje się, że niepotrzebnie wychodzi do przodu. Rzecz jasna, ciężko jest przewidzieć, że Szoboszlai i Trent Alexander-Arnold zostaną ograni w sytuacji 2-1 przez Nathana Ake, natomiast ostatecznie właśnie w tej przestrzeni, gdzie teoretycznie znajdował się przed chwilą McAllister, znajduje także lukę do podania do Haalanda Nathan Ake, a to ostatecznie kończy się bramką. Z kolei ostatnie kilka spotkań McAllistera bez piłki to jest naprawdę koncert. To znaczy o tym, że ten piłkarz umie grać z piłką przy nodze, wiedzieliśmy tak naprawdę od momentu, kiedy trafił do Premier League. I tego dowodem także były te wszystkie statystyki, sytuacje, które wam pokazywałem i tak dalej. No ale ostatnie spotkanie z Chelsea, 8 odbiorów. Patrząc z kolei na poprzedni mecz, to było 9 odbiorów w spotkaniu z Bournemouth i naprawdę koncertowa postawa właśnie McAllistera w środku pola. Pytanie tylko, co się zmieniło? Po pierwsze, to jest kwestia adaptacji. Nowe środowisko, nowy klub, tym bardziej taki jak Liverpool, który bardzo mocno opiera swoją grę na pressingu, a to też nie jest takie proste, aby właśnie tego wszystkiego w mig się nauczyć, co widzieliśmy choćby na przykładzie Darwina Nuneza, dlatego też tym bardziej na pozycji takiej jak defensywny pomocnik to jest dość istotne, aby ten czas dostać i właśnie w przypadku McAllistera jak najbardziej to widać. Natomiast także wydaje się, że sam Liverpool bardzo znacząco się poprawił. Albowiem Liverpool w pierwszej części sezonu często nie chce mówić, że był nieprzekonujący, natomiast widać było, że to nie jest zespół, który bez piłki zawsze wie, co ma robić i tego dowodziły właśnie takie mecze jak choćby z Wolverhampton, jak z Newcastle na wyjeździe, ale także choćby jak z Luton Town, kiedy to ledwo udało się wyszarpać punkcik. Natomiast patrząc na to, co się dzieje od listopadowej przerwy na reprezentację, naprawdę wydaje się, że z każdym tygodniem Liverpool rośnie. No i ten ostatni występ przeciwko Chelsea to był naprawdę Liverpool w prime, gdy mówimy o tym, jak wyglądała intensywność pod kątem pressingu, doskoku itd., itd. I to potwierdzają liczby, bo zwróćcie uwagę na to, że na 8 najlepszych meczów Liverpoolu pod kątem odbioru piłki, aż 5 jest właśnie po listopadowej przerwie na reprezentację, z czego najlepsze 3 to jest etap stycznia. To potwierdzają także głębsze statystyki, to znaczy patrząc na m.in. wskaźnik PPDA, zwróćcie uwagę na to, że po 6 kolejce Liverpool pod tym kątem, czyli pod kątem intensywności i szybkości reakcji na stratę piłki był 5 w lidze, natomiast po 22 kolejce, czyli aktualnie jest już pod tym względem najlepszy. Podobnie jest, gdy mówimy o intensywności gegenpressingu na starcie sezonu. 13 miejsce w lidze, aktualnie miejsce 2. Zatem podsumowując, gdybyśmy mieli powiedzieć, co sprawia, że McAllister w ostatnich kilku tygodniach wygląda tak dobrze, po pierwsze to jest kwestia tego, że sam się zaadaptował, po drugie także cały Liverpool wydaje się, że jest bardziej zgrany i tak jak mówił Klopp, jeśli zespół broni lepiej, to także jednostkom takim jak McAllister, który mimo wszystko gra na szóstce, czyli nie do końca swojej naturalnej pozycji, jest mu prościej, ale też wydaje się, że choćby takie momenty jak bramka z Fulham, która była niesamowita, ten volley z kilkudziesięciu metrów w samo okienko, to także pewnie bardzo mocno podpompowało tego zawodnika pod kątem jego pewności siebie. Ponadto wiadomo, że aktualnie Liverpool ma naprawdę kapitalną serię zwycięstw, to znaczy patrząc na ostatnie spotkania, nawet jeśli coś nie do końca wychodziło, jak choćby w meczach z Fulham w Carabao Cup, to i tak udawało się te spotkania w pewnym stopniu przepchnąć i awansować do finału. Z kolei patrząc także na tabelę Premier League, to jest naprawdę doskonała pozycja, żeby właśnie na samym finiszu zająć bardzo wysokie miejsce i powalczyć o cudowne zakończenie ery Kloppa na Anfield, no bo są w świetnej pozycji, żeby właśnie zwyczajnie wygrać tytuł mistrzowski The Reds, a z kolei patrząc na terminarz, tutaj można dostrzec, że piłkarz taki jak Alexis McAllister na pozycji numer 6 będzie zwłaszcza przydatny nie tylko pod kątem regulacji tempa meczu choćby z Arsenalem czy z Manchesterem City, ale przede wszystkim te kolejne spotkania, kolejne kilka tygodni to będą mecze z niżej notowanymi rywalami, gdy mówimy o Liverpoolu, a w tym także McAllister może się zwyczajnie przydać. To znaczy choćby Burnley, Brentford, Nottingham Forest czy Everton w takich spotkaniach
bardzo często będzie dosłownie centymetr wolnej przestrzeni i to trzeba będzie wykorzystać, a to świetnie umie robić Alexis McAllister, co pokazał ostatnio podając do Darwina Nuneza, wtedy piłka skończyła na poprzeczce. Natomiast także choćby zwróćcie uwagę na to podanie McAllistera w meczu przeciwko West Hamowi we wrześniu. Wtedy także było mało przestrzeni, West Ham broni się bardzo nisko, a i tak udało się jakoś bramkę zdobyć i tego by nie było, gdyby nie cudowne podanie byłego piłkarza Brighton. I już na sam koniec tego filmu chciałbym także zaznaczyć, że Alexis McAllister w środę zszedł z boiska z kontuzją, zatem zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy w ogóle da radę wystąpić z Arsenalem. W momencie, gdy to nagrywam, nie ma jeszcze ani konferencji prasowej, ani informacji, bazując tylko na takich przeciekach z mediów związanych blisko z Liverpoolem. Wydaje się, że powinno być wszystko w porządku, ale jak będzie, tutaj zobaczymy. Dajcie znać, co sądzicie o McAllisterze. Tak jak mówię, dla mnie to jest jak najbardziej bohater właśnie od czarnej roboty w ostatnich kilku tygodniach w Liverpoolu. Bardzo przyjemnie patrzy się na to, że zaadaptował się w pełni, a przynajmniej tak się wydaje, Alexis McAllister. Zobaczymy także, jak to będzie wyglądać później, gdzie już wróci Endo, który także przeżywał jak najbardziej bardzo obiecujące tygodnie przed swoim wyjazdem na Puchar Narodów Afryki. No i zobaczymy przede wszystkim, jak to wygląda w meczu z Arsenalem, bo to jest bardzo istotne spotkanie dla przebiegu walki o tytuł mistrzowski. Dajcie znać, jakie wy macie typy na ten mecz. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siemano!